Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. To są nasze gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną w studiu redaktor Stanisław Janycki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przed wojną mówili, można regulować zegarki wedle polskich kolei, to we wtorki wedle naszych spotkań. To prawda. Polecamy regulować te zegarki właśnie przy okazji naszych spotkań, naszych rozmów, w studiu telewizji w Polsce.pl. O czym dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o tekście pana redaktora, artykule w Tygodniku Sieci. Tekst zatytułowany Strategia damskiego boksera. O kogo chodzi? O Donalda Tuska i o jego narrację w kontekście wyborów parlamentarnych, bo ta narracja wyraźnie się zaostrza. Idzie momentami w dość specyficznym kierunku. No ale o co chodzi z tym damskim bokserem? Czy to nie jest stwierdzenie na wyrost? Bo w lidzie do tego artykułu możemy przeczytać, że Donald Tusk chce zrobić z kobiet żywe tarcze, które pozwolą mu odzyskać władzę. Czyli wykorzystanie pewnych emocji, pewnego nastawienia kobiet właśnie, żeby osiągnąć jakieś cele polityczne. Ale panie redaktorze, na czym to by miało polegać i czy to nie jest zbyt daleko idąca teza czy porównanie właśnie Donalda Tuska do damskiego boksera, no i jego pewnej takiej strategii wykorzystania kobiet do celów politycznych? No zupełnie nie, dlatego że tu się łączą dwie rzeczy, to znaczy... Przepraszam, miasto Grójec, ale to takie powiedzonko jest w Warszawie, macho z Grójca, to jest jedno, czyli taki maczyzm trochę, też przepraszam, strażaków z remizy strażackiej, czyli taki udawany, nie chcę tu nikogo obrazić, tylko to są takie ludowe skojarzenia, które są zupełnie uzasadnione. To jest jedno, a z drugiej strony pewna bezwzględność wobec kobiet, to znaczy traktowanie ich wyłącznie instrumentalnie. No, największym dowodem na to instrumentalne traktowanie kobiet przez Donalda Tuska było premierostwo pani Ewy Kopacz. No, Donald Tusk ją po prostu potraktował jak marionetkę, która będzie robić to, co on sobie życzy, a dlatego nie powołał nikogo silnego politycznie, samodzielnego, jak wyjeżdżał do Brukseli, bo to się działo we wrześniu 2014 roku. On formalnie wyjechał dopiero pod koniec listopada, bo zaczął 1 grudnia. No i ten stosunek do pani Ewy Kopacz właśnie pokazywał to, że kobiety się tylko wykorzystuje. No a potem były te wielkie manifestacje kobiece po 22 października 2020 roku, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Donald Tusk zobaczył, że na tym można coś zyskać, ponieważ jeśli w Polsce są manifestacje, które mają pewną żywotność, taką siłę i wyglądają autentycznie, to są te kobiece. Zresztą kobiety wtedy nieprzypadkowo, łącznie z Martą Lempart, która wprawdzie pojechała do Donalda Tuska i przyjmował ją tam u siebie w Brukseli, natomiast tu w kraju ogólnopolski strajk kobiet, a przynajmniej te prominentne jego liderki, mówiły politykom: odwalcie się od nas, nie dołączajcie do nas, dołączajcie jako obywatele, ale nie jako partie, nie jako przywódcy partyjni, bo nam zepsujecie tę całą robotę. No, co zresztą się stało? Co zresztą się stało? I wtedy ogólnopolski strajk kobiet sformułował takie zaczątki instytucjonalne jakichś ruchów kobiecych. Tam powołano różne grupy robocze, takie quasi ministerstwa, i też nic z tego nie wyszło, ale politycy bardzo sobie tam ostrzyli zęby, żeby wykorzystać, a Donald Tusk był jednym z pierwszych, który na to liczył i uważa, że teraz w związku z tym, że on przedstawił taki program aborcji do 12 tygodnia, właściwie na życzenie kobiety, to ożywi kobiety i stara się w tych swoich wyjazdach, tych podróżach po kraju, szczególnie to było widoczne 16 czerwca w Poznaniu, stworzyć taką atmosferę, że kobiety są przedmiotem jakiegoś strasznego traktowania w Polsce, dlatego trzeba je zbuntować i skierować przeciwko władzy. No, padają no ofiarami seryjnych morderców, to są słowa Donalda Tuska. Posłuchajmy sobie może tego fragmentu wystąpienia właśnie lidera Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę to jak w takim ponurym serialu, jakimś ponurym filmie, w czymś przecież wydawałoby się zupełnie nierealnym. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet. To oni odpowiadają za śmierć tych kobiet. To na nich, na ich głowy
Panie Kaczyński, na pańską głowę spadają te tragedie, te śmierci, ta żałoba. Czy uda się rzeczywiście Donaldowi Tuskowi zagospodarować gdzieś te emocje wynikające z tych kwestii, o które część kobiet walczy, bo to też nie jest, nie można mówić, generalizować o wszystkich kobietach, bo różne zdarzają się poglądy na te sprawy, co zresztą też strajki kobiet pokazały, to nawiązywaliśmy też do tego wątku, że gdzieś to wewnętrznie wszystko nie zagrało później, jak się okazało, też w kontekście pani Marty Lempart, ale czy Donaldowi Tuskowi uda się to wykorzystać na swoją korzyść, a może będzie tak, panie redaktorze, że no jednak Donald Tusk oberwie od tego tematu, bo już teraz pojawiają się te komentarze, że zdecydowanie zbyt ostra jest ta retoryka Donalda Tuska, że stracił wszelkie hamulce w tej walce politycznej, którą no sam po trosze nazywa wojną. Nie, ale on nie ma w gruncie rzeczy wyjścia, jak zaczął tak ostro 3 lipca 2021 roku, to każde takie zelżenie tej narracji będzie uznawane za miękiszoństwo, za taką, za brak zdecydowania, więc on musi się nakręcać, no bo jeśli stwarza atmosferę wojny domowej, a kobiety są racjonalniejsze, no poza tym, że są lepiej wykształcone, bo są lepiej wykształcone i rozważniejsze, co może nam się czasem za kierownicą nie podobać, jak jadą przed nami, ale to też jest przejaw rozwagi, no to one nie dadzą się aż tak znowu nakręcić. Przypominam sobie, że kilka lat temu Kongres Kobiet dał Donaldowi Tuskowi nagrodę, to zostało nawet przez dużą część środowisk kobiet odebrane jako obelga w ich stronę, bo zaczęły mówić, że ale przecież ten facet nic dla nas nie zrobił, kiedy sprawował realną władzę. To ja się odniosę do fragmentu, nic dla nas nie zrobił. Do fragmentu artykułu pana redaktora. W zapomnienie mają więc pójść realne działania Donalda Tuska na rzecz kobiet w latach 2007-2014, kiedy sprawował funkcję premiera, a dla jego rządu kwestia kobiet nie istniała. Oczywiście, że nie istniała. Ale czy to nie będzie ta pułapka dla Donalda Tuska, że rusza temat niezwykle dla siebie ryzykowny, ze względu chociażby na przeszłość i na to, co nie zostało w zasadzie zrobione? A którego tematu Donald Tusk nie rusza, który jest dla niego niewygodny? Przecież natychmiast po jego różnych kłamstwach i zaprzeczeniach można znaleźć dziesiątki materiałów, które temu przeczą, i on się tym zupełnie nie przejmuje. Czyli on, skoro przyjął taką taktykę, że zupełnie jest mu obojętne, co o tym ktoś sądzi, ma tylko tworzyć tę odpowiednią atmosferę na tych publicznych wystąpieniach, to on będzie w to brnął. Ale jeszcze dopowiedziałbym odrobinę, dlaczego strategia damskiego boksera. No bo to po pierwsze pewna bezwzględność, a poza tym bardzo często sięgam do słynnej książki pani Małgorzaty Tusk Między nami, która wyszła w 2013 roku, i tam pewne cechy charakterologiczne Donalda Tuska, nic na to nie poradzę, panie Donaldzie, no to są cechy damskiego boksera właśnie. To znaczy? No przemocowość wręcz trochę wobec otoczenia i wobec kobiet. Taka, nie wiem, czy z maczyzmu wynikająca, czy takie nastawienie, że kobieta to właściwie jest jakiś element otoczenia mężczyzny. No przecież jak odpowiedzialny facet? A przecież to jest napisane wyraźnie w tej książce. Rodzi się małe dziecko, a on w domu jest za głośno, no przecież znamy, jak to jest, jak się ma małe dziecko, to on sobie znika na parę dni z domu, żeby sobie z kumplami pobalować, bo przecież już nie może znieść tej sytuacji. To są wszystkie elementy właśnie takiego żenującego stosunku do kobiet, takiego braku odpowiedzialności, nie brania poważnie tego, że facet w różnych sytuacjach powinien się zachować jakoś poważnie. No i siłą rzeczy nikt jakby nie zmienił tego. To, że Donald Tusk kokietuje różne środowiska, mówi, że on jest tym tam, nie wiem, mieczem tych wszystkich kobiet, które mają kłopoty w związku z tym orzeczeniem, chociaż to jest wszystko tu pomylone
pomylenie z poplątaniem, no bo nie ma żadnego bezpośredniego związku między tym orzeczeniem a działaniami lekarzy, którzy muszą ratować życie. To jest nie tylko z przysięgi Hipokratesa wynika, ale także no wprost z tych przepisów ustawy, które no część została przez Trybunał Konstytucyjny, jeden przepis został zniesiony, ale obowiązek ratowania życia kobiety pozostał i tu terminacja ciąży jest jednym czyli ze strony z absolutnie opozycji przewidywanych środków. Ta narracja jest pewną manipulacją, to moglibyśmy powiedzieć, ale panie redaktorze, załóżmy, że kwestii prywatnych nie musimy, czy nie muszą one się przenosić na kwestie polityczne, to jedna sprawa. Nie, oczywiście nie muszą, ale jeśli pani Małgorzata Tusk pewne rzeczy tak mocno wyartykułowała w tej swojej książce, to to musiał być problem, to musiał być poważny problem. A druga kwestia, o którą też chciałem zapytać, to jest pani premier Ewa Kopacz. I ten wątek, który poruszył pan redaktor, że ona została w zasadzie wykorzystana, wstawiona jako ta słaba, niezagrażająca gdzieś też pozycji politycznej Donalda Tuska, bo nie było też innych osób, czy nie chciał innych osób, które mogłyby mu zagrozić. Ale później się okazało, bardziej cyniczne było. Ale później się okazało, że takich osób chyba w Platformie nie było, które mogłyby... Te, które wywalił, to były, no, poczynając od Macieja Płażyńskiego, czy Andrzeja Olechowskiego, Jana Rokity, a nawet Pawła Piskorskiego, za którym ciągnął się pewien ogon przetargów warszawskich, jak był prezydentem stolicy, ale to był człowiek absolutnie ogarnięty, jeśli chodzi o zdolności organizacyjne, w końcu był sekretarzem generalnym tej partii, więc coś tam potrafił. A Donald tu zrobił rzecz obrzydliwą zupełnie, no bo to wiem jakby z pierwszej ręki, z jego otoczenia, że on powołał panią Ewę Kopacz po to, żeby na jego tle ona odstawała bardzo, żeby ludzie mówili, ach, ten Tusk to był taki wspaniały, tak to wszystko, a ta pani Ewa to tak, no nic jej nie wychodzi, tak kompromitująco, czyli wystawił ją właściwie na żer tłumu, tak jak kiedyś się różne chłosty wykonywało na rynku i przychodziła gawiedź i patrzyła i czekała na efekty tego, tak Donald Tusk w gruncie rzeczy wystawił panią Ewę Kopacz na tak, pod taki pręgierz publiczny i tam zaczęło się jej biczowanie. Przecież każdy rozsądny człowiek by wiedział, że pani Ewa Kopacz sobie nie poradzi z funkcją premiera i że to jest w ogóle nie dla niej. Smutne to. Bardzo tak, smutne. Słuchając gdzieś z pewną perspektywą. Ja się czułem zażenowany w wielu sytuacjach. Ale tak się zastanawiam, mówiliśmy o tych tematach niewygodnych dla Donalda Tuska. Jednym z nich zdawałoby się jest też kwestia rosyjska i polityki wobec Rosji w latach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy, jak teraz Donald Tusk do tych kwestii rosyjskich, czy wykorzystując te kwestie rosyjskie, się zachowuje, co mówi. Ta konfrontacja zachodniej cywilizacji, bo przecież Ukraina wybrała Zachód, stała się, czy staje się na naszych oczach częścią tej wolnościowej zachodniej cywilizacji politycznej. To jest także wojna, która odbywa się w każdym miejscu, w każdym z nas, w naszych sercach, umysłach, w naszych zakładach pracy, w naszych mediach. My tę wojnę o wolność i prawdę prowadzimy też tu. Więc to referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum, to będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie Wielka Polska, czy Mała Rosja Kaczyńskiego. Wielka Polska Donalda Tuska, czy Mała Rosja Kaczyńskiego, jak pan? Jaka Wielka Polska? Patrzy na te słowa to i porównanie. Terminologia narodowców, czy w ogóle takich konserwatystów o poglądach narodowych. Po drugie, no, Donald Tusk jako premier i także przewodniczący Rady Europejskiej, to był człowiek, który w ogóle nigdy nie chciał Wielkiej Polski. Chciał Polski roztopionej w czymś szerszym, czyli takiej, która ani nie ma ambicji. No bo, przepraszam, Wielka Polska to jest coś, czy taki twór polityczny, czy ustrojowy, który ma ambicje. Natomiast Donald Tusk to absolutna mikromania. A ta Mała Rosja? Ta Mała Rosja to jest, była w Alejach Ujazdowskich, jak Donald Tusk był premierem, no bo przecież reset był od 2007 roku, wcześniej niż Baracka Obamy, i jak przyjeżdżał tutaj, jak do siebie, Ławrow,
jak przyjeżdżał Miedwiediew już po katastrofie smoleńskiej i był witany niczym król i namiestnik, jak przyjeżdżali szefowie rosyjskich służb FSB i czuli się tutaj, przepraszam, bo mnie coś zatkało. To już ostatnie zdanie. I czuli się tutaj jak u siebie, to była mała Rosja. Pod przywództwem Donalda Tuska. Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o ten temat, przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę. Za moment ponownie widzimy się z Państwem na antenie telewizji w Polsce.pl.